księże Rektorze, Ekscelencjo, Szanowni Zebrani. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na tę konferencję. Jest to dla mnie szczególna okazja, bo poniekąd występuję tutaj w podwójnej roli. Ten temat jest dla mnie atrakcyjny naukowo z uwagi na prowadzone przeze mnie badania z zakresu prawa wyznaniowego, ale też ważny dla. Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i dzisiaj zwracam się do Państwa jednak w tej, tej drugiej roli, chociaż cieszy mnie oczywiście widok wielu znajomych twarzy na, na sali. Przyjąłem to miłe zaproszenie, bo jestem przekonany, że udział przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich w, dzisiejszej, w dzisiejszym wydarzeniu ma głęboki sens. Konstytucja powierza Rzecznikowi Praw Obywatelskich stanie na straży konstytucyjnych wolności i praw, a więc także wolności myśli, sumienia i religii. To w praktyce oznacza całą paletę tematów. W ostatnim czasie przedmiotem szczególnego zainteresowania naszego urzędu i wielu wystąpień była kwestia nauczania religii w szkole, zarówno z perspektywy nauczyciela, jak i z perspektywy ucznia ale wcześniej pojawiały się najróżniejsze tematy, tak jak chociażby ograniczenia swobody kultu religijnego w czasie pandemii, kasacje na korzyść świadków jehowy skazywanych w Polsce Ludowej za udział w tajnym związku, zasady pracy w święta religijne będące dniami wolnymi od pracy, wykreślenie jednego ze związków mniejszościowych z rejestru związków wyznaniowych prawo więźniów do opieki duszpasterskiej, czy do tego, co konstytucja nazywa prawem osób do opieki religijnej tam, gdzie się znajdują. Niektóre z tych tematów ekscytują szerszą publikę, inne nie. Niektóre trafiają na nagłówki gazet i stają się przedmiotem debat publicznych. Inne gdzieś nikną w zgiełku tematów ważniejszych albo bardziej atrakcyjnych medialnie. Ale nie to stanowi oczywiście kryterium decydujące o podjęciu sprawy i o naszym zainteresowaniu tematem, bo jedynym kryterium jest misja ochrony praw i wolności. Szczególnym wyzwaniem dla Urzędu Rzecznika jest zachowanie bezstronności. Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się zarówno osoby, dla których wiara religijna jest źródłem największej prawdy, w obliczu której może stanąć człowiek, a krzyż stanowi znak miłości, ofiary i odkupienia jak i osoby, które ten sam krzyż postrzegają jako symbol zawłaszczenia przestrzeni publicznej, a zinstytucjonalizowaną religię i zwłaszcza Kościół traktują jako mechanizm opresji, mechanizm zniewolenia. Poszanowanie tych obu wrażliwości i zwłaszcza pozyskanie zaufania, podstawowego zaufania, tak różnych osób, często mających poczucie głębokiej krzywdy i niewysłuchania, proszę mi wierzyć, stanowi ogromne wyzwanie, zwłaszcza w czasach głębokiej polaryzacji, właściwie na każdym polu, w obecnych, w obecnych czasach. Rzecznik Praw Obywatelskich nie stoi z założenia po stronie jednych lub drugich, bo Rzecznik nie stoi w ogóle po stronie. Żadnego ze stanowisk społecznych, politycznych, religijnych, lecz po stronie godności każdego człowieka oraz jego praw, w tym wolności myśli, sumienia i religii. I docenia z tego względu wartość refleksji nad, nad sposobem układania relacji międzyludzkich w sposób sprzyjający wygaszaniu konfliktów religijnych, przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle wyznania lub bez wyznaniowości. I tym większa jest potrzeba takich spotkań jak dzisiejsze, i systematycznej refleksji, także refleksji naukowej w gronie osób, którym zależy na wzajemnym zrozumieniu swoich postaw, na wyciągnięciu ręki do drugiego i na przemyśleniu podstaw stosunków między państwem a Kościołem, które stanowią przecież wyraz kolektywnej wolności myśli, sumienia i religii, a więc statusu wspólnot religijnych, w tym wspólnoty religijnej dominującej w polskim społeczeństwie. Nie chciałbym przedłużać tego wprowadzenia, więc pozwolę sobie jeszcze raz podziękować Państwu za to zaproszenie, przekazać także od Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Marcina Wiązka, serdeczne życzenia udanych i owocnych obrad i zapewnić, że będę przysłuchiwać się Państwa. Wystąpieniom i dyskusji z wielkim zainteresowaniem. Dziękuję serdecznie.